Witamy Państwa w czwartek o poranku i powiem Państwu tak, że będziemy mówić w pewnym kontekście oczywiście o wymiarze szkolnym, choć głośno ostatnio więcej chyba o literaturze i języku polskim niż o królowej nauk, czyli matematyce. Szefowa, właściwie przewodnicząca Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Oddziału Opolskiego, pani Joanna Świercz w naszym studiu. Dzień dobry Pani, witam bardzo serdecznie. Będziemy mówić o niezwykle ważnym wydarzeniu, natomiast wracając do tej królowej nauk, to tak jak w sporcie wszyscy mówią, że najpopularniejsze jest piłka nożna, ale królową sportu jest lekka atletyka. Tak chyba w matematyce też byśmy znaleźli tych, którzy by jasno twierdzili, że to jest królowa królowych, chociaż moja pani z fizyki mówiła, że fizyka jest jednak najważniejsza. Ale jako oczywiście humanista i z humanistycznej klasy i nauki, to nie mogę zacząć naszej rozmowy od cytatu poety, co by nie było, Williama Wordsworth'a, który mówił, że matematyka jest niezależnym światem stworzonym przez czystą inteligencję. I dzisiaj w XXI wieku, czy możemy tę czystą inteligencję mówić o tej sztucznej inteligencji, że ona będzie czystą inteligencją, czy z czego ona się wywodzi? To jest oczywiście wstęp do tej naszej rozmowy na temat 32. spotkania, czyli Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Nim przejdziemy do tego, to wróćmy do poety, pani Anno. No, nie sposób się z poetą nie zgodzić. Powiem tylko tak, że jeśli chodzi o matematykę i sztuczną inteligencję, to nie do końca sztuczna inteligencja sobie z tymi wzorami jeszcze jednak dobrze radzi. Jeszcze nie. I nie bardzo szybko pisze wypracowania w różnych językach, a jednak przy rozwiązywaniu zadań albo tworzeniu, na przykład pomaganiu nauczycielom w tworzeniu kartkówek, no to trzeba jej tam dokładnie i precyzyjnie to pytanie zadać i no różnie z tym bywa. Naprawdę trzeba to jeszcze przeglądać i kontrolować. Jednak ten umysł jest jeszcze tutaj potrzebny i moim zdaniem jeszcze długo będzie. I ja na przykład nie obawiam się sztucznej inteligencji, bo na przykład pandemia pokazała, że bez żywego człowieka, tak, tego kontaktu matematyki uczyć nie da się dobrze i rzetelnie i tak z efektami. Jednak nauczyciel jest jednak niezbędny. No to skoro pani mówi o roli nauczyciela, to jak nauczyć się uczyć matematyki? Od razu chciałoby się nauczycielowi zadać to pytanie. Wie pan co, wydaje mi się, że to przede wszystkim to są takie indywidualne cechy charakteru, że wiele osób chce w szkole uczyć, ale nie wszyscy jednak do tego się nadają. To jest jedno, po prostu to trzeba mieć. To taki dar Boży, pierwiastek, ten palec Boży wskazany. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, trzeba się cały czas dokształcać. Bo ja jak na przykład ja pracuję już 23 rok i jak porównam siebie sprzed tych 23 lat i teraz, to ja bardzo jestem kompletnie zmieniło. Tak, innym przede wszystkim człowiekiem, tak, no bo to jednak dojrzałość i lata PESEL robi swoje. A druga sprawa jest taka, że zmieniły się dzieci, tak, to już nie jest to, co było na samym początku. To naprawdę to są już inne dzieci i ja też patrzę tak na siebie. Ale sama nauka, pani Anno? Też się bardzo zmieniła. Zmieniła się, mówi się, że te podstawy programowe są bardzo mocno przeładowane, ale to nie jest to, co ja i pan chodziliśmy do szkoły. To, co my mieliśmy w podstawówce, tak. Obecnie młodzież uczy się tego w szkole średniej. Tak, i mimo tego jest to na przykład, ja też uważam, że podstawa programowa ma nie taką konstrukcję, jak powinna być w szkole podstawowej i należy to zmienić. Dobrze, że dyskusje na ten temat są podejmowane, ale chcę jeszcze poruszyć taką sprawę. Ja jako nauczyciel nie patrzę tylko na wynik, ja jakby patrzę na dziecko, to jest dziecko, które ma różny dom, różną sytuację. Ja na przykład uczę takie klasy, w których na palcach jednej ręki mogę zliczyć te dzieci, które są w pełnych rodzinach. To ma bardzo duży wpływ na to, jak dziecko funkcjonuje na co dzień. Są dzieci, które przychodzą głodne do szkoły, bo na przykład nie wiem, czy albo zaspały, albo rodzic o to nie zadbał. Więc ciężko mówić i nie wiem, sprowadzać do wspólnego mianownika, jak jest pusto w brzuchu. Więc ja na przykład nie przypominam sobie tego, żeby moi nauczyciele martwili się tym, czy ja coś zjadłam, wypiłam. Tak. A tu jednak musimy tak inaczej patrzeć. No i też mamy dużo takich, ja to mówię, umiejętności miękkich, które doskonalimy. Na przykład uczymy się tego, jak uczy się mózg, w jaki sposób. Ja uczę bardzo dużo przez zabawę, stosuję dużo elementów ruchu. Ja uczę te młodsze dzieci w klasach 4-8 i po prostu wiem, że takie siedzenie 40 minut na krześle to jest bardzo dla nich ciężkie. Proszę pani, jest pani koordynatorem 32. Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. To jest jedno chyba z najważniejszych wydarzeń matematycznych, prawda, jeśli chodzi o kraj, zwłaszcza, że do nas zawitało po 5 latach. Tak, wracamy po 5 latach do Opola. Byliśmy tutaj 5 lat temu. No, śmiem twierdzić, że to jest największe spotkanie nauczycieli matematyki na pewno.
I co za nami stoi? Stoi za nami 30, to już są 33 lata doświadczenia, bo organizacja, czyli Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki działa nieprzerwanie od 1991 roku. No, raz się konferencja przez COVID-a nie odbyła, a tak rok w rok my się po prostu w różnych miastach, w różnych lokalizacjach w Polsce po prostu spotykamy, żeby o tej matematyce dyskutować. To o czym będziecie Państwo dyskutować tak naprawdę? Co będzie główną osią tych rozmów? Bo to kilka dni gościć będą, przez kilka dni gościć będą, no prawie 800, około 800 osób, tak? Tak, dokładnie. Pierwszy dzień jest, czyli piątek, najbliższy jest takim dniem plenarnym, gdzie wszyscy siedzimy na jednej dużej sali i bierzemy udział w różnorakich wykładach. Wykład otwierający o tym, jakiej szkoły potrzebują uczniowie, nauczyciele i rodzice. Pani profesor Nowak-Dziemianowicz będzie ten wykład wygłosi. Potem będziemy rozmawiać o takiej sytuacji psychicznej dzieci. Potem będzie też czas na to, żeby porozmawiać o tym, jakie te dzieci przychodzą, tak? Te pokolenie Z, X, Y, płatki śniegu, nie wiem, rodzice helikoptery, różne takie hasła będą się pojawiać. Będziemy mówić też o sprawności rachunkowej i już jakby w tej części popołudniowej w piątek będzie też okazja do porozmawiania o tym, o różnorakich projektach podejmowanych przez różne organizacje z nami współpracujące, na przykład Fundacja Empiria i Wiedza, i tam na przykład będziemy dyskutować o równości w szkole w kontekście takim, no jak zachować chociażby parytet, jak jest więcej kobiet nauczycielek niż mężczyzn. No, też na pewno nie będzie czas na neurobiologię. Profesor Kaczmarzyk będzie też obecny, też był 5 lat temu z nami, więc to na pewno będzie ten czas. Ale chyba wszyscy najbardziej, przynajmniej ja, no, tak mogę się powiedzieć, najbardziej czekamy na sobotę, niedzielę i poniedziałek. Czyli to będzie ten czas, gdzie każdy z nas spośród 200 warsztatów wybierze to, co go najbardziej interesuje. No i z tej tematyki tych warsztatów, to na przykład o tej sztucznej inteligencji, o której Pan zaczął, jak można z niej korzystać. Potem też o tych kompetencjach miękkich, bo przecież każdy z nas prawie jest wychowawcą. No i też będziemy się jedni od drugich uczyć pokazywać metody, które stosujemy na co dzień i one po prostu działają. I chyba nie wspomniałam o tym, ale to jak to się mówi, wisienkę zostawia się na koniec. Pierwszy raz podjęliśmy trud i będzie do tego okazja w piątek, żeby porozmawiać z dziećmi o tym, jak one postrzegają matematykę, jej uczenie i nas, nauczycieli. No właśnie chciałem Panią o to zapytać. Na ile głos, bo teraz tak jak mówiłem na początku dyskusji, mówimy dużo o kanonie lektur, o języku. Natomiast na ile właśnie uczeń może też wzbogacić tę wiedzę nauczyciela. Rzeczywiście, to wracam do tego mojego pytania, jak nauczyć się uczyć też tej matematyki, ale z tej drugiej strony właśnie, ze strony ucznia, bo dla wielu, pamiętam też nas, innego pokolenia, no było to, no ta matematyka była tym takim dzwoneczkiem dodatkowym, nie? Gdzie te większe nerwy były niż na innych przedmiotach, zwłaszcza jeśli chodzi o humanistów. Znaczy, ja sama jestem tej dyskusji ciekawa. To znaczy, powiem tak, że czwórka licealistów będzie z liceum numer 2, czyli tam, gdzie będziemy gościć, i też z biolchemu, z matfizu. Różni nauczyciele te dzieciaki uczą, ponieważ to już jest tak wysoka młodzież. A będzie czwórka ze szkoły podstawowej i tu wystawiam swoich uczniów i też było to dla mnie po prostu ciekawe, co oni powiedzą. Już troszkę rozmawialiśmy, jednak dzieci się muszą troszkę rozgadać i powiem, że jest to naprawdę interesujące, bo na przykład tak jest, jedno z pytań dotyczy, no macie przed sobą 500 nauczycieli, dajcie im jakąś radę. No i na przykład tu się dzieci i duzi i mali się pokryli, bo na przykład starsi mówili, że czasami warto zacząć lekcję nie tylko od pytania, czy macie zadanie domowe, tylko jak wam minął weekend, jak się czujecie, a za to maluchy powiedziały, bądźcie trochę bardziej wyrozumieli. Nie zawsze trzeba od razu tą jedynkę za brak zadania stawiać, więc takie, ale bardzo tak, ja bardzo czekam na tą dyskusję, bo uważam, że w taki sposób no trzeba ich uwzględnić. Reagować też na to, co uczeń właśnie ma do powiedzenia. Zmieniło się to wszystko, prawda? Wiemy co, jaki świat nas otacza, zupełnie inny niż ten przed 20-30, już nie mówiąc naszych czasów odleglejszych. Więc tutaj chyba ta reakcja musi być też błyskawiczna nauczyciela. Nauczyciel też się zmienia. No wydaje mi się, że trzeba to po prostu uwzględnić, tylko no, wiemy, że wśród tych głosów pojawiają się takie głosy, a żeby tego nie było, a po co pani pyta, a żeby kartkówek nie było, ale są też takie, znaczy to jest jakby typowy głos dla nich związany z ich wiekiem. No ja też zamiast sprawdzać, wolałabym sobie czytać książkę, no ale pieniążki trzeba zarabiać, tak? I obowiązki trzeba wykonywać. To jest dla nich typowe. No ale są też na przykład takie głosy, że oni na przykład mówią, maluchy mówią, boicie
się lekcji? Nie. A dlaczego? Bo się dużo pani z nami bawi. I to jest takie po prostu bardzo fajne i też na przykład wskazują, że te metody, które się stosuje, że one są dla nich odpowiednie, że im się to po prostu skuteczne, ale też oni nie traktują tego jako lekcję, tak? Będziemy grać w karty. Ja mówię, dobrze, no to skończymy, zostanie trochę czasu, pogramy w karty, tak? Oczywiście matematyczne. Tak, dokładnie. Śledziłem to w ubiegłym roku, było niezwykle emocjonujące. Gdzie będzie się odbywała zatem konferencja, jeśli chcielibyśmy zaprosić kogoś, kto byłby zainteresowany tym, żeby po prostu zobaczyć, dowiedzieć się czegoś ciekawego? Znaczy powiem szczerze tak, zapisy już dawno zamknięte. To jest też takie cecha charakterystyczna, że uruchomiliśmy zapisy na konferencję w październiku, w połowie listopada już nie było miejsc. Więc tak to po prostu wygląda, że to jest bardzo popularne wydarzenie. Jesteśmy w pierwszy dzień w Wyższym Seminarium Duchownym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Drugi i trzeci dzień spędzamy w drugim liceum ogólnokształcącym u nas, największym liceum w Opolu, a to był drugi i trzeci, a czwartego dnia jesteśmy w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji, które jest głównym partnerem merytorycznym i również pracownicy, konsultanci, doradcy tej placówki prowadzą różnorakie zajęcia. Przesuwamy się na wyspę. A tak, dokładnie. Tak. Idziemy coraz bliżej Odry. Drodzy Państwo, zatem zapowiada się bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Ogromne, jak mówiliśmy, potwierdza się to, co Pan mówiłem, około 800 osób. Tak, bo będzie. To dodajmy, że to nie tylko nauczyciele będą, prawda? Tak, w wydarzeniu biorą udział nauczyciele tych różnych poziomów. Są również wśród nas nauczyciele akademicy, są goście z Wielkiej Brytanii, z Węgier. Więc tu mamy takich stałych przyjaciół, ale oprócz tego są przedstawiciele tych wydawnictw edukacyjnych i wiele stowarzyszeń nas wspiera, na przykład Stowarzyszenie Dajemy Dzieciom Siłę, Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, więc naprawdę Asy Internetu, no wielu różnorakich przyjaciół mamy i zawsze możemy na nich liczyć. Czyli rozumiem, że zagadka 4 razy po 2 razy i 2 razy raz po raz, 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 jeszcze raz i 2 razy raz po raz, którą znam, proszę Pani, od blisko 50 lat, pozostaje nadal w sferze zadań dla dzieci i młodzieży. Ja mówię, przyznamy się, rozwiązywaliśmy przed wejściem na antenę, ale chyba wyszły nam różne wyniki, to może poprosimy osoby komentujące na Facebooku. Ile to jest? Tak, dokładnie. Ile powinno wyjść? Przewodnicząca Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Oddział Opolski, Pani Anna Świecz, jednocześnie koordynator 32. Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, które to jutro rozpoczyna się w Opolu. To wydarzenie była moim Państwa gościem. Serdecznie zapraszamy, a my oczywiście będziemy także relacjonować przebieg tego ogólnopolskiego wydarzenia. Dziękuję Pani za spotkanie. Dziękuję bardzo.